Niespodzianki nie było. Lider Swarzędz przegrał w sobotnim meczu drugiej kolejki pierwszej ligi koszykówki z faworyzowanym AZS-em Politechnika Korona Kraków 51-65. Dla walecznych Swarzędzanek była to druga porażka w sezonie. Bardzo walczyliśmy, chcieliśmy wiadomo wygrać, no ale chyba zabrakło nam najbardziej skuteczności z prostych sytuacji. Jesteśmy bardzo młodym zespołem i mi się wydaje, że płacimy trochę frycowe na początku. Musimy po prostu być cierpliwi i z meczu na mecz na pewno będziemy coraz lepiej grać. Spotkanie od początku przebiegało pod dyktando gości. Dwie pierwsze kwarty krakowianki wygrały kolejno 19-13 oraz 20-12. Mecz wyrównał się w drugiej połowie, ale strata liderek z początku spotkania okazała się zbyt duża, by realnie zagrozić przyjezdnym. Najlepszą zawodniczką zwycięskiej drużyny była Katarzyna Kocaj, zdobywczyni 14 punktów i 6 zbiórek. Konsekwencja w obronie, dobre wyprowadzanie szybkiego ataku i dosyć dobra skuteczność też pozwoliła nam na tutaj spokojny w miarę przebieg meczu. Natomiast były takie momenty, że jednak ten mecz wydawałby się, że będzie trochę wyrównany. Natomiast potrafiłyśmy zachować zimną krew i jednak dociągnąć ten wynik do końca na naszą korzyść. Teraz koszykarki Anny Talarczyk czeka 11 dni przerwy. W środę, 21 października, lider pojedzie do Łodzi, by powalczyć o pierwsze ligowe zwycięstwo z Widzewem.